3, 2, 1 i jedziemy. W dzisiejszym odcinku skrót z najważniejszych informacji tygodnia, najciekawsze gadżety na TechFest 2011 oraz interaktywne kształcenie na polskich uczelniach. Zostańcie z nami do końca. Cześć, oglądacie 57. odcinek WebTalks. WebTalks to cotygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Po wielomiesięcznych oczekiwaniach usługa Facebook Places jest już dostępna w Polsce. Umożliwia meldowanie się w określonych miejscach, jak również oznaczanie znajomych, którzy razem z nami w nich się znajdują. Jeden z liderów rynku komórkowego w Stanach Zjednoczonych, AT&T, przejmuje amerykańską część T-Mobile. Transakcja, której wartość wynosi 39 miliardów dolarów, zostanie zrealizowana w przeciągu 12 miesięcy. Twitter, najpopularniejszy serwis mikroblogowy na świecie, świętuje swoje piąte urodziny, wciąż rosnąc w siłę. Każdego dnia ukazuje się w nim 140 milionów wpisów oraz jest zakładanych 460 tysięcy nowych kont. 22 marca Mozilla udostępniła najnowszą wersję przeglądarki Firefox w wersji 4. W przeciągu 24 godzin została pobrana ponad 5 milionów razy, wyprzedzając w ten sposób wydany w zeszłym tygodniu Internet Explorer 9. Ostatnio w ręce wpadł mi ciekawy temat, wiesz, nowoczesnego kształcenia. Kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co może być bardzo dziwne dla niektórych z Was, którzy studiują na klasycznych polskich uczelniach. Natomiast Politechnika Śląska razem z taką firmą i3D udostępniła młodym ludziom, młodym inżynierom możliwość wspomagania kształcenia poprzez takie, wiesz, modele 3D. Wyobraź sobie, że oprócz tego, że na zajęciach patrzysz sobie na przekroje silników na przykład, patrzysz mniej więcej na opis tego, jak one działają, możesz zobaczyć w 3D formy, w jakiej one działają. To nie jest, wiesz, na takiej zasadzie, że to jest wyrenderowane i tylko z jednej strony możesz zobaczyć, tylko tak naprawdę silnik sobie możesz obrócić, możesz go rozebrać. W czasie rzeczywistym tam zmiany. Dokładnie tak. Możesz nanosić zmiany w czasie rzeczywistym, masz okulary 3D, które pozwalają na wiesz, zobaczenie tego silnika w trójwymiarze. Możesz sprawdzać, jak na przykład zmiana materiału wpływa na pracę tego silnika i tak dalej. I to jest właśnie z Politechniką, na Politechnice Śląskiej, takie już właściwie od tego semestru studenci mają możliwość wzbogacenia swojej wiedzy dzięki takim metodom. Projekt jest realizowany od zeszłego roku i podobno to nie jest jedyna uczelnia, która jest zainteresowana tego typu rzeczami, bo już kolejne uczelnie dopytują się o tak zwane rzeczy związane z efizjologią. Czyli wyobraź sobie, że możesz sobie zobaczyć działanie serca, no nie? Czy tam wirtualne zabiegi tworzyć na tym sercu, czy robić, zobaczyć jak serce reaguje, wiesz, zwiększenie adrenaliny i tak dalej. Obrońcy praw zwierząt się ucieszą, bo no, nie będzie już krojenia żab. Tak, ale wiesz, do dezodorantów nie przetestujesz na wirtualnej żabie. No tak. To jest jedna, a druga sprawa, właśnie firma i3D prezentuje i tworzy jedyną w Polsce jaskinię 3D. Czyli to jest takie, wiesz, pomieszczenie. Gdzie krojesz niedźwiedzie. Gdzie, tak, dokładnie. Wchodzisz, a tam mamuty, niedźwiedzie i te sprawy. Wchodzisz sobie i są czujniki, też w okularach 3D, są czujniki, które wykrywają ruch twojej głowy, są rzutniki, które na ścianę rzucają jakby obraz i wiesz, jeżeli podchodzisz, perspektywa się zmienia, ten obraz się, wiesz, powiększa. Jeżeli na przykład kłócasz, no to też obraz automatycznie leci w górę. Jeśli chodzi o zastosowanie tego, to nie, możesz sobie ten silnik w sensie od środka zobaczyć, czy to jest jakby do innego projektu? Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj to może być wykorzystywane przy na przykład Arenacji Wnętrz albo coś takiego. Mi się to kojarzy od razu, nie wiem, z takimi filmami jak stare filmy o komputerach, o internecie, gdzie ktoś wpadał na dyskietce do środka i zwiedzał sobie komputer od środka. Taki Tron znowu, prawie. Tak czy inaczej, byliśmy w Gliwicach, porozmawialiśmy z ludźmi, którzy zajmują się tworzeniem właśnie tej interaktywnej jaskini 3D. Posłuchajcie zresztą wypowiedzi Marcina Wiśniewskiego i Marka Koźlaka. W tym momencie znajdujemy się w siedzibie firmy i3D, dokładnie w sali typu Concave. Sala to jest to jedna z naszych dwóch sal prezentacyjnych, w której pokazujemy aplikacje wirtualnej rzeczywistości, czyli trójwymiarowe aplikacje interaktywne. Ta aplikacja konkretnie, która leci teraz, która jest pokazywana za mną, to jest aplikacja tak zwana e-fizjologia. Jest to aplikacja przygotowana dla studentów medycyny, która pozwala jakby oszczędzić nam doświadczeń na zwierzętach, a wykonać je w technologii wirtualnej rzeczywistości, czyli robimy dokładnie to samo, co robilibyśmy, gdybyśmy jakby mieli wykonać to doświadczenie w prawdziwym świecie, a robimy je po prostu na ekranie komputera. Drugi projekt nazywa się Interaktywne Kształcenie Inżyniera, jest przygotowany dla Politechniki Gliwickiej, dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest to projekt, który będzie wdrożony na Wydziale MT, polega na
na umieszczeniu sprzętu do projekcji trójwymiarowej i przygotowaniu aplikacji trójwymiarowych i interaktywnych, prezentujących doświadczenia, których studenci do tej pory uczyli się z opisów i statycznych zdjęć. To, co leci za nami, to jest jakby filmik pokazujący samą istotę tych aplikacji, natomiast studenci do dyspozycji będą mieli aplikacje już interaktywne, gdzie jakby za pomocą myszki będą mogli chwytać dowolnych obiektów, przekładać, wprowadzać je w interakcję ze sobą. Jaskinia 3D, którą Państwo przed chwilą mieli możliwość zobaczyć, jest to pierwszy w Polsce system w ogóle prezentacji prawdziwej trójwymiarowej 3D w systemie CAVE. To jest pierwsza instalacja, jaką to tam udało się nam wykonać, o jakiej po prostu wiemy w tej części Europy, czyli w Polsce, Czechach i dalej na wschód. Jest to jaskinia czterościanowa, czyli ma ekran przedni, dwa boczne oraz podłogę. No i każdy z tych ekranów jest ekranem 3D o formacie 3 m na 2,4 m. Dzięki temu no, jesteśmy obudowani taką kostką 3-metrową, gdzie jest zaimplementowane i śledzenie ruchu, śledzenie dłoni, są specjalne joysticki, które pomagają w nawigacji. Nie jest to zwykły system 3D, a jego taki starszy brat i troszeczkę nowsze rozwiązanie. A jeżeli to jest student, który będzie pracował w przemyśle, wśród instalacji, które są albo drogie, albo niedostępne, albo bardzo ryzykowne, tutaj możemy mu takie środowisko stworzyć. W pełni otoczenie tego studenta może być wizualizacją i rzeczywistym odniesieniem do prawdziwej hali produkcyjnej czy fabryki, a wszystkie urządzenia może student po prostu włączyć, obsłużyć, wykonać jakąś procedurę, bądź serwisową, bądź testową, a dzięki temu się szkolić. No to jeśli już mówimy o takich zaawansowanych technologiach interaktywnych, 3D i tak dalej, to na początku marca miało miejsce bardzo fajne spotkanie w siedzibie Microsoftu w Redmond, dokładnie 8-10 marzec, TechFest 2011. Na tych spotkaniach spotykają się właśnie inżynierowie, naukowcy i prezentują swoje dokonania, swoje projekty. Nie kroją żab. Proszę? Nie kroją tam żab. Tam żab nie kroją, chociaż część z tych projektów pewnie by się do tego mogła jakoś nadawać. Wybrałem 5 takich najciekawszych, które są naprawdę warte uwagi. Więc po kolei. Pierwszy projekt to jest tworzenie modeli 3D na podstawie zwykłych zdjęć. Bardzo fajna technologia, która pozwala na podstawie kilkunastu bądź kilkudziesięciu, ponoć nawet 20 fotografii, wystarczy do tego, żeby później operować na danym obrazie w sposób tak, no, wiesz, pełny 3D. Tworzy ci po prostu bryłę danego dokładnie obiektu, tak? Tak, tak. Wysyłane są do chmury te zdjęcia i tam specjalny algorytm przetwarza je w obraz 3D. Bardzo fajna sprawa. Też podejrzewam, że to muszą być zdjęcia z różnych stron. Tak. No, na przykład samochód obchodzisz dookoła, tak, prawda, i wtedy dostajesz obraz 3D. Fajne. Drugi projekt, też bardzo mi się podoba, to jest rozpoznawanie twarzy w filmach, bo o ile na zdjęciach to jest bardzo łatwe, prawda, o tyle na filmach, nawet w złej jakości. Nawet w jakości można rozpoznawać twarze, ale można je tagować. Rozpoznawać do tego, czyli wcześniej wrzucasz do bazy danych. Okej. Okay. Uploadujesz sobie. Czy po prostu rozpoznajesz, że na tym filmie jest osoba, która się nazywa Dominik Szarek. Tak, na przykład w tym odcinku WebTalks jest Dominik Szarek i on podąża ten algorytm za moją twarzą cały czas, więc jest jakby, nie wiem, wyobraź sobie w czasie meczów piłkarskich, na przykład, prawda? No, oglądasz sobie mecz piłkarski, który to masz jest, pełne informacje o danym zawodniku. Pykasz sobie. Tak na przykład, nie wiem, w FIFA czy w PS-ie masz, kto jest teraz w piłce, nie? Coś takiego, bo w czasie rzeczywistym też to działa. Trzecia rzecz to jest ekran wyświetlający odmiennie obraz dla każdej osoby, która siedzi przy telewizorze, obraz 3D. Czyli to po pierwsze obraz bez konieczności zakładania okularów, a po drugie, co jest najfajniejsze, mogą siedzieć dwie osoby i każda z nich otrzymuje inny obraz 3D. Także bardzo fajna sprawa dla par, na przykład oglądając wspólnie film 3D, bez konieczności zakładania okularów każda osoba może oglądać go w 3D. Czwarty projekt, bardzo fajny, taki życiowy, ulepszanie zdjęć robionych telefonem. Ale już masz gotowe zdjęcie z telefonem złej jakości i wrzucasz do tego... Tak, no zazwyczaj jeśli robisz zdjęcie telefonem, są gorsze niż aparatami, więc po zrobieniu zdjęcia wysyłasz go do specjalnej aplikacji też, która jest tam w chmurze gdzieś. I on ci zwraca po około chyba kilku minutach, tam dostajesz gołe zdjęcie baby. obrobione zdjęcie według tam specjalnych algorytmów i tak dalej, procesów. Taki zdalny... Zdalny Photoshop. I ostatni projekt, Shadow Draw, fajna propozycja dla amatorów rysowania. Podczas rysowania szkicu na przykład jakiegoś,
algorytm automatycznie analizuje to, co rysujesz i podpowiada ci trochę takim delikatniejszym szkicem, co możesz narysować. Mhm. Fajnie na przykładowym filmiku jest to narysowane, są dwa kółka, po których program automatycznie sugeruje ci narysowanie roweru. Aha, i później możesz sobie według właśnie jego tych wytycznych szkicować sam. Popatrz, że właściwie wszystkie te projekty, o których mówisz, to są projekty takie jakieś wizualne, no nie? Mhm. Tutaj jest ulepszanie zdjęć, tutaj poprawianie czegoś tam, rysowanie. No to jest takie bardziej trochę efekciarskie, prawda? No, takie show. Rzeczywiście designerskie. Mhm. No ciekawe. Ale bardzo fajne projekty, będziemy się im przyglądać, zobaczymy, kiedy wejdą w jakieś szersze zastosowanie, prawda? Tak, tak naprawdę do możliwości obsługi tego przez zwykłego śmiertelnika. No mamy na przykład ten projekt z telefonem. Bardzo fajna rzecz, która mogłaby w telefonach znajdować się na przykład już teraz, prawda? Zdecydowanie. Robisz zdjęcie, wysyłasz do chmury. Ale wiesz, nawet automatycznie, żeby to zmieniało, no nie? Zaimplementowane w telefonie. Tylko tu jest właśnie ten plus, że on nie obciąża, jakby nie obciąża wybruchów telefonu, tylko wysyła to przez internet do zewnętrznych serwerów. Także dajcie znać w komentarzach, które z tych projektów podobały Wam się najbardziej i w tym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, że widzimy się jak zwykle za tydzień, a przez ten czas zapraszamy Was do naszego like page'a na Facebooku facebook.com/webtalks. Do zobaczenia, cześć. See you. Cześć, oglądacie 57 Webszyk. Webtalks, baranie. Zagaj jakoś tą rozmówkę. Co ty myślisz, że tak będę z tobą rozmawiał bezinteresownie? Dobra, jedziemy. Tak. Musisz mnie poderwać. Dobrze. No to jest jednak 3-2-1, czy nie ma 3-2-1? Jest. Jest jednak? Jest. Zmiana panów? No nie było. No dobra, zjebcie, ja jestem za. Nie, 3-2-1, robimy 3-2-1. To 1-2-3 na koniec. Wali mnie to. Wali mnie to was. Nie. Wali mnie to. Jedziemy 3-2-1. Dobra? Czy będziesz do mnie strzelał, czy chcesz mnie kręcić? Robię 3-2-1. Nie. Of course robię. Cześć, oglądacie 57. Najwyżej sobie tniecie. Odcinek Webszyk TV. Cio. 3, 2, 1 i jedziemy.